Jesteśmy na krakowskim festiwalu górskim i spotkaliśmy się z Oswaldem Rodrigo Pereirą, który jedzie niedługo na wyprawę z Magdaleną Gorzkowską na K2. Ta informacja trafiła do nas dzisiaj, więc sprawa jest świeża. Stąd chciałbym od początku zapytać Cię o Wasze plany. Wiem, że wyruszacie 18 grudnia. Pierwsze dni to oczywiście podróż, trekking do bazy. Co będzie się działo później? Jakie są Wasze plany? Dzień dobry, cześć. Bardzo mi miło, że tutaj goszczę i że mam też okazję czasem nie być tym dziennikarzem, który zadaje pytania, tylko też coś opowiedzieć. I mam nadzieję, że spełnię się w tej roli. Jeśli chodzi o plany na najbliższe dni, bo tak naprawdę oczywiście wszystko dalej będzie weryfikowane, natomiast kalendarium na ten moment wygląda tak, że wylot 18 grudnia, lądujemy 19 rano, dwa dni organizacyjne. Teraz w Pakistanie jest system wizowy trochę zmieniony, zresztą już się z tym mierzyliśmy w zeszłym roku przy wyprawie na Batur Sar w ramach programu Polski Himalajzm Zimowy. Można aplikować o wizę 30-dniową, więc zawsze dobrze jest mieć tam zapas 1-2 dni po wylądowaniu, żeby tę wizę przedłużyć. Tak ten system jest stworzony, więc 21 najprawdopodobniej przelot z Islamabadu do Skardu. I tu prawdopodobnie też jeden dzień właśnie taki przepakowania. To jest ostatni moment, kiedy mam jeszcze kontakt ze światem, jakiś tam internet, czy wysłanie jakiejś informacji, czy na jakiś czas pożegnanie się. I później oczywiście przejazd 130 km, tak się mówi, do Askole. Nie wiem, czy to jest dokładnie 130, natomiast na pewno jest to parę godzin jazdy w ekstremalnym terenie, jeśli chodzi o to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. No i docieramy do Askole. Trekking z założenia powinien trwać 7 dni, czasem trwa 8, czasem 10. Wychodzimy z założenia, że powinniśmy akcję górską rozpocząć na początku roku, 1 stycznia, więc święta, nowy rok w trasie i jakby pewnie w śniegu, lodzie i mrozie, natomiast jakby no taka droga na ten rok wybrana. No i we własnym towarzystwie jedziecie we dwójkę, a na miejscu kto będzie Was wspierał? Tak, jedzie nas dwoje z Polski, natomiast jest tak, że cała wyprawa zimowa na K2 w tym roku jest organizowana przez agencję Seven Summit Nepalu i oni jakby mają pieczę nad, można powiedzieć, infrastrukturą, nad organizacją bazy, nad przygotowaniem tego, natomiast oczywiście Magdalena będzie działać samodzielnie z dwoma szerpami, którzy ją oczywiście będą wspierać. Jeden z nich już jeździ z nią na wyprawy, zna go bardzo dobrze. Drugi szerpa też bardzo doświadczony, także można powiedzieć, że no jest to taki zespół czteroosobowy. No Magda się wspina. A jaka jest twoja rola? Chłopaki pomagają, a ja to wszystko kręcę. Okay. No to jest jakby taka rola, w której no można powiedzieć, że od 3 lat znalazłem swoją specjalizację, czy jakąś wąską dziedzinę, w której się czuję dość dobrze. Mianowicie właśnie reportaż wysokogórski i 3 lata temu, jak ruszałem jeszcze jako reporter telewizyjny, powiedzmy bardziej od strony mediów, patrząc na wyprawę narodową zimową na K2, no to myślę, że trochę się zderzyłem z tym światem górskim, tego jakie są wyobrażenia, jak to wygląda na miejscu. Wyciągnąłem swoje wnioski i wróciłem do Polski, jeszcze przez jakiś czas pracowałem jako reporter telewizyjny, a później się związałem z programem Polski Himalajzm Zimowy w ramach Polskiego Związku Alpinizmu. I jeździłem trochę jako taki menedżer filmujący wyprawy, więc trochę takiej pracy organizacyjnej, trochę pracy reportażowej, trochę pracy takiej obsługi mediów, bo Narodowa Zimowa Wyprawa na K2 uświadomiła mi jedną kluczową rzecz, że zainteresowanie mediów jest gigantyczne i trzeba to zainteresowanie po prostu kontrolować. Jakby wszystkim zawsze zależy, żeby mówiło się dużo o górach, natomiast w pewnym momencie, kiedy ten przesyt, kiedy mamy przesyt po prostu informacją, to już trzeba w jakiś sposób to filtrować i tutaj też oczywiście będzie takie moje zadanie. Zazwyczaj takie porozumiewawcze uśmiechy, nie wiem, czy tam politowania, czy czegoś zauważam, jak mówiłem, że rzecznik prasowy, ale to nie jest praca rzecznika prasowego. To jest po prostu osoba, która w bazie, działając w jakichś na warunkach ekstremalnych, odpowiada za komunikację. No dobrze, ale właśnie w bazie i to jest główna twoja rola, ale też wcześniej wychodziłeś w górę. Czy tutaj masz też takie ambicje, będziesz próbował? Na pewno, to znaczy zawsze jak jeździłem w góry, to
oczywiście z pokorą i ze świadomością gdzieś tam swoich ułomności. Natomiast jak pojechałem pod K2 jeszcze jako reporter, to trenowałem tak, jakbym jechał się tam wspinać, mimo że szedłem do bazy. Natomiast to, jak się czułem później w bazie, komfortowo absolutnie, i fakt, że wiedziałem, że wcześniej włożyłem 2 miesiące treningów dość specyficznych i spania w tym namiocie hipoksyjnym i gdzieś tam zmianę trochę z takiego treningu może szybkościowego, biegowego pod trening górski. Chociaż ten trening też w moim przypadku ewoluował przez 3 lata. Mogę powiedzieć, że teraz praktycznie nie biegam, tylko chodzę, ale z plecakiem i z obciążeniem na piszczelach, więc jakby jechałem, kręciłem, obserwowałem, jak inni się przygotowują i gdzieś tam swoją własną taką filozofię treningową wymyśliłem. I oczywiście jadę, żeby zrobić jak najlepszy materiał, natomiast jadę opowiedzieć historię o Magdalenie, a nie po to, żebym ja się wspinał czy jakieś swoje ambicje sportowe realizował. Natomiast no, pójdę tam, gdzie będzie to dla mnie możliwe, gdzie będzie to rozsądne. Jakby byłem na 6600 metrach w Pakistanie zimą na Batura Sari. Jest to wysokość, na której się czułem komfortowo i kręciłem materiał filmowy i nie miałem jakichś problemów, więc oczywiście jest to K2, jest to zima, będą to ekstremalne warunki, więc z pokorą, ale też z jakąś tam ambicją, że jadę zrobić to, w czym jestem dobry, czyli dobry materiał filmowy. Rozumiem, ale właśnie to jest zima i wydaje mi się, że spore zaskoczenie wśród obserwatorów i myślę, że tak samo wśród innych alpinistów, himalaistów, jeszcze większe prawdopodobnie, no bo polski himalaizm zimowy wstrzymał się w tym roku, nie rusza żadna wyprawa, a wiemy, że to K2 jest wielkim celem dalej, bardzo ważnym dla PHZ-u. Nagle, troszkę jak Filip z Konopi, wyskakujecie wy, czyli Magda, która ma za sobą 3 8000-tysięczniki, ty też masz doświadczenia górskie, tak jak mówisz, i trening, ale to są raczej te 3 ostatnie lata i no, dalej bardziej jesteś dziennikarzem niż alpinistą. Magda jest lekkoatletką, jest doskonałym sportowcem, przyzwyczajonym do treningów, oczywiście bardzo wycieńczających i ma już troszkę górskiego doświadczenia, ale latem, a tutaj K2 zimą. Na pewno to budzi kontrowersje pewne. Na pewno sporo obserwacji, komentarzy, kontrowersji. Natomiast, tak jak powiedziałeś, jest to zima, zupełnie inne doświadczenie. Ja mam na przykład świadomość, że sama obecność w bazie pod K2 trochę mnie nauczyła jakby szacunku do tego, co tam się dzieje i widziałem, jak na przykład zachowuje się tam sprzęt elektroniczny, filmowy, jak się trzeba na to przygotować. Wydolnościowo nie miałem tam problemów. Gdzieś tam te 3 lata przepracowałem. Wciąż nie mam siebie za alpinistę czy wspinacza. Wciąż mam siebie za osobę z dobrą wydolnością, może jakimś genem do wysokości. I jakby to, co mam dobrego, staram się wykorzystać. I robiłem to wcześniej jako reporter, później robiłem to jako filmowiec w ramach programu PHZ. Teraz dostałem propozycję od Magdaleny i myślę, że niezależnie od tego, kto jak będzie komentować, czy uważa, że wzbudza to kontrowersję, w momencie, w którym słyszysz, czy chcesz jechać na K2, potrzebuje kogoś, kto zrobi reportaż, no to no, zastanawiałem się chwilę rzeczywiście, bo musiałem wywrócić swoje życie do góry nogami. Może nie tyle osobiste, co zawodowe też, no bo jednak to jest projekt, który mnie na 3 miesiące wyciąga z mojego gdzieś tam już ustalonego rytmu. Też mamy bardzo specyficzny rok, bo mamy pandemię i tak jak też wspominałeś, ze strony PHZ-u to K2 zostało przełożone na przyszły rok. Myślę, że to też wynika z tego, że jednak zorganizowanie wielkiej wyprawy, gdzie jednak jedzie, no obstawiam, że około 10 wspinaczy, no jest dużo większym przedsięwzięciem logistycznym, organizacyjnym i tam w momencie, w którym nagle przez pandemię mamy zablokowany na przykład wylot, no to już jest naprawdę no dużą przeciwnością czy komplikacją, więc myślę, że jakby ta decyzja, żeby przesunąć czy odroczyć ten wyjazd, jakby z jednej strony daje dużo czasu, daje więcej czasu na przygotowanie, na jakieś tam wyczekanie, aż sytuacja się poprawi. Natomiast no Magdalena, tak jak wspomniałeś, jest lekkoatletką, jest sportowcem zawodowym. Doświadczenia zimowego na 8000-tysięcznikach jeszcze nie ma, natomiast sposób, w jaki działa i dążenie do celu i fakt, że jest pandemia, ona jest w stanie zorganizować, że jednak leci i może się wszystko zmienić w przeciągu 24 godzin, 48,
nagle jakaś zachorowalność, która w ogóle zablokuje wyjazd, ale jakby mnie właśnie zaimponował fakt, że po pierwsze, że proponuje mi ta osoba i wiem, czemu mi proponuje, bo wie, że wydolnościowo daje radę. Ja z Magdą rozmawiałam parę razy w tym roku, był moment, kiedy rozpisywała mi treningi na pobicie 17 minut na 5 km. I fakt, że nasza olimpijka i reprezentantka rozpisuje mi trening na 5 km w ogóle było, szczerze mówiąc, było dla mnie abstrakcją. I pamiętam, jak trenowałam w trakcie pandemii praktycznie w domu, czy po schodach, gdzieś tam jeszcze nie można było biegać, zresztą rozmawialiśmy swój czas na ten temat. I poszedłem i trzy razy próbowałem bić ten rekord i dwa razy musiałem zrezygnować i za trzecim razem pomyślałem, może to jest trochę infantylne, ale pomyślałem, Oswald, jak złamiesz tą życiówkę na 5 km, w tym roku jeszcze gdzieś wyjedziesz w góry wysokie. I może to jest takie, nie wiem, jakiś szósty zmysł albo żaden zmysł. I dobiegłem te 5 km tam w 17:24 i pamiętam, że było takie, zrobiłeś to, nie? I sam sobie w głowie ustawiłem jakiś priorytet, zrób to, bo jeżeli nie przebiegniesz tych 5 km, to gdzie masz jechać jeszcze w góry wysokie? Natomiast oczywiście te historie nie są ze sobą związane, natomiast jakby mija jakiś czas, okazuje się, że jednak dostajesz ten telefon i z jednej strony rzeczywiście ktoś może powiedzieć, że jedzie himalajska, która nie ma doświadczenia w górach, jedzie dziennikarz, który w ogóle się nie wspina. Okej, można tak powiedzieć, natomiast Magda po pierwsze sposób, w jaki się spina i też zdobycie 8-tysięcznika bez tlenu, to myślę, że jakby pokazuje, że jest w stanie to robić i myślę, że gdzieś tam umysł ma zaprogramowany na ciężką pracę. Parę dni temu trenowałam po schodach, miałam plecak 18 kg na plecach, dodatkowo obciążenie na łydki, ciężkie buty ważące tam chyba ze 3 kilo. Pamiętam, że łaziłem na to 22 piętro któryś tam raz. I tak sobie pomyślałam, czy ja znam kogokolwiek, kto byłby w stanie taki trening przyjąć na siebie. I pierwszą osobą, której pomyślałam, była właśnie Magdalena Gorzkowska, ponieważ ma gen po prostu zawodowego sportowca. Czyli to jest tak, jakby jechała na Igrzyska Olimpijskie we wspinaczce górskiej, zimowej, na 8-tysięcznik i po prostu zrobi wszystko, żeby być dobrze przygotowana. Oczywiście nie mi się wypowiada, czy się uda ten szczyt zdobyć, w jakim stylu. Czy uda się w ogóle wyjść z bazy, bo czasem się jedzie na wyprawy, gdzie przecież wejście do obozu pierwszego jest największym osiągnięciem. Natomiast sposób, w jaki się przygotowuje i to, że no nie zostawia nic przypadkowi. Ja nawet wydawało mi się, że sprzętowo jestem dość dobrze przygotowany już na takie wyjazdy, a okazało się, że jednak jeszcze można zupełnie inaczej do tego podejść. I ostatni miesiąc jest tak naprawdę jakaś tam walka z czasem, żeby się wyrobić ze wszystkim. Natomiast no, ludzie oczywiście mogą mieć swoje opinie i określić, że nie wiem, to jest turystyka wysokogórska i tam nie ma szans na nic. Natomiast jakby wierzę, że Magda ze swoim zacięciem, ale też jakimś zdrowym rozsądkiem jest w stanie tam podziałać. I K2 też, umówmy się, że jest celem, który równie dobrze można jeszcze jeździć 10, 20, 40 lat. Nikt tego nie zdobędzie, chyba że ktoś tam w końcu wyląduje zimą i uzna się, że był zimą na K2 na szczycie. A z drugiej strony może być taka anomalia pogodowa, że po prostu będzie sezon, który po prostu, nie wiem, będą trzy okna pogodowe tak fantastyczne, że po prostu wejdzie tam, nie wiem, 10 osób. Oczywiście to są jakieś marzenia, to są rzeczy, o których możemy rozmawiać sobie teraz, a wszystko weryfikuje tam na miejscu i jeżeli w bazie na dzień dobry dostajesz minus 30 stopni i później przez dwa tygodnie nie możesz wyjść z namiotu, bo masz taki huraganowy wiatr, to weryfikuje. Jakby szczerze mówiąc, jeżeli bym się bardziej obawiał, to może tego, że tam będzie duże skupisko ludzi, że mogą się zacząć jakieś niesnaski czy coś, ale jedziemy wszyscy na takich samych zasadach. O to chciałem cię zapytać właśnie teraz, bo nie mamy co gdybać a propos pogody i warunków, jakie będą, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Myślę, że ta zima i to, w jaki sposób będziecie znosić temperatury, to też jest trochę niewiadoma. Ale czy rozmawialiście już z pierwszymi osobami, które są w bazie pod K2, bo już te wyprawy się zaczęły? Zresztą, jeśli dobrze rozumiem, jesteście częścią wyprawy Seven Summits Trek, która liczy w sumie 45 osób, jeśli dobrze pamiętam. Zgadza się, to olbrzymia tak. Wyprawa. Czy ta, jak będzie wyglądała ta współpraca? Jakie są pierwsze sygnały? No, pierwsze sygnały są takie, że no, tam zresztą już są działania prowadzone z kolei nie z tą wyprawą, tylko przez, nie pamiętam teraz nazwiska, islandzkiego spinacza i na dzień dobry zerwało mesę jego namiot, także miał zderzenie z rzeczywistością i on już tam działa na miejscu, więc na pewno warunki są ciężkie. Ja, jeżeli chodzi o takie aspekty właśnie współpracy z pozostałymi wspinaczami, organizację życia w bazie, tego kto z kim, jak kiedy wychodzi, jakby ja to zostawiam Magdalenie, bo nie wchodzę jakby w te buty, które
nie są na moją miarę, nie są mi pisane, więc jakby ja na pewno wiem, co będę chciał zrobić w bazie, na pewno będę chciał pracować wspólną strategię medialną z tymi wspinaczami, bo wiem, że jadą wspinacze, którzy prowadzą blogi, którzy będą informować na bieżąco swoje media, a to jest coś, co jakby ja też biorę na siebie, czyli wypracowanie jakiegoś kompromisu, tak żeby każdy na przykład informował swój kraj po prostu o tym, co się dzieje, bo rzeczywiście sytuacja, w której ktoś coś napisze gdzieś tam, na przykład o naszej części wyprawy i zaraz to zostanie przetłumaczone w jakiś tam sposób na nadinterpretację czy coś, wiadomo, że może to wywołać w ciągu paru godzin jakąś lawinę, nie wiem, nieporozumienia czy komentarzy, więc ja tak trochę wychodzę z założenia, że jak dotrzemy tam, ja będę chciał o komunikacji porozmawiać z tymi ludźmi, natomiast o to, jaka to strategia... Trudne, prawdopodobnie to są minimum 4 wyprawy plus wasza duża, a członkiem tej dużej wyprawy jest też Waldemar Kowalewski. Czy myślisz, że tu jakaś współpraca może się zawiązać? Myślę, że tak, ale to bardziej jakby wiem, że po prostu gdzieś tam Magdalena Ruszkowska będzie to jakoś tam bardziej... No myślę, że fakt, że jest tam Polak, na pewno będzie miły, natomiast wiem, że jakby... No, Waldemar ma też swoje jakieś sposoby działania, wypracowaną współpracę z tego, co pamiętam z jego jakichś tam przekazów medialnych. On jest tak umówiony, że będzie pomagać też jakby w tej pracy poręczowania i jedzie tam też trochę jakby w takim charakterze i przez to gdzieś tam się trochę inaczej porozumiewa z agencją. Więc myślę, że na pewno fakt, że będzie ktoś z Polski, będzie miły. Natomiast myślę, że no, summa summarum, jakby, no, każdy jest na siebie skazany tak? I na to, co zabierze z Polski. Jesteście skazani na siebie całkiem, czy macie może jakieś wsparcie w kwestiach logistyki, czy prognoz pogody, kogoś, kto uzupełni, powiedzmy, wasze braki doświadczenia może? Wiem, że Magdalena jest w kontakcie i jakby już rozmawiała z chłopakami, którzy byli na zimowej ostatniej wyprawie na K2. Wiem, że rozmawiała z Piotrem Tomalą, wiem, że z Arturem Małkiem rozmawiała, z Markiem Chmielarskim, więc jakby takie doświadczenie, można powiedzieć, zimowe, wysokogórskie, gdzieś tam przekazali swoje know-how. Ja zresztą z Arturem też rozmawiałem dość dużo i stąd gdzieś tam na przykład wplotłem u siebie elementy morsowania, co dla mnie jest zupełnie abstrakcją, bo nie jestem w stanie przełamać, że to będzie przyjemne. Nawet kupiliśmy taki sprzęt do nurkowania w ekstremalnych temperaturach, który gdzieś tam pod kombinezonem będziemy mieli, więc gdzieś tam takie różne patenty. Zresztą no myślę, że Artur Małek wie o karakorum zimowym no pewnie najwięcej, albo jest wśród 5 osób na świecie, które wiedzą najwięcej o wspinaniu zimą w karakorum, więc wiem, że rozmawiała, wiem, że się widzieli, też jakby jakieś tam patenty takie grzewcze zastosowane i rzeczy, które też się sprawdziły podczas ostatniej zimowej wyprawy na K2. Ja też gdzieś tam jakiś taki swój sposób działania wypracowałam na przestrzeni ostatnich 3 lat. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie takie logistyczne, medialne, nie wiem, czy kwestia jakiegoś ewentualnie ubezpieczenia, to... Znaczy myślę o strategii może, wiesz, prognoza, kiedy wyjść, kiedy wrócić, jak się aklimatyzować, tego typu sprawy. Czy to jest coś, w czym czujecie się pewnie, czy tutaj gdzieś was tu wspierają doświadczeni koledzy? Myślę, że na bieżąco nie ma jakby zaprogramowanego takiego wsparcia, że będziemy mieć cały czas telefon zaufania, gdzie dzwonimy, czy teraz wychodzi, czy nie wychodzi. Tak samo z prognozami pogody, ponieważ już jakby też doświadczenie pokazało, że jednak te prognozy mogą pokazać co innego, zanim do nas dotrą, już są nieaktualne, bo tak to tam działa. Oczywiście mamy takie zaplecze, można powiedzieć, logistyczne no, ze strony sponsora wyprawy Magdy, czyli Impostu, i jakby rzecznik prasowy jest cały czas tutaj na miejscu. To jest osoba pierwsza kontaktowa, która też jakby umówiliśmy się, że ten napór medialny przyjmuje na siebie i gdzieś tam z nami jest w komunikacji. Bo dla mnie bardzo ważne jest, żeby wszystkie najważniejsze osoby wiedziały o tym, co tam się dzieje, a dopiero później gdzieś tam to trafiało do mediów. To jest dla mnie trochę taka przewrotna rola, no bo jako dziennikarz zazwyczaj sam dążyłem do tej informacji, ale też wiem, czego chcę uniknąć, będąc tam na miejscu. Natomiast jeśli chodzi o takie zaplecze logistyczne, no to działamy sami. Jakby jedziemy maksymalnie przygotowani i jakby z Magdaleną od początku było takie stanowisko między nami, że tutaj się szykujemy najlepiej jak się da sprzętowo i tak dalej. Tam na miejscu po prostu działamy, reagujemy. Będą tam ludzie doświadczeni. Jeden z krzepów, który też będzie wspomagać Magdy, był na K2, więc jakby są to ludzie, którzy na pewno będą pomocni. No i koniec końców tak będziemy zdani na siebie, więc jest tutaj wsparcie, ale nie jest to na zasadzie takiego działania, że zależymy od kogoś w Polsce i te osoby będą nam rekomendować, co robić albo czego nie robić. Także
będziemy tam działać. Super, Oswald. No, życzę Wam powodzenia i przede wszystkim, żebyście bezpiecznie wrócili, bogatsi o doświadczenia, nie od wrażenia. Oby. No na pewno jest to doświadczenie zupełnie... Znaczy dla mnie może nie tak nowe, ale jednak coś, co fakt, że mogę być drugi raz i oczywiście wiem, jak wygląda ten trekking, że to jest męczarnia, że ta temperatura i tak dalej. Natomiast uważam, że jeżeli jest wyprawa i może tam być polski element i czy osoba wspinająca się, ja jeszcze mogę to dokumentować, no to jakby to jest to, co w czym czuję się dobry, także teraz już takie ostatnie chwile gdzieś tam, żeby trochę się zregenerować w samolocie, uda się w końcu odpocząć, mam nadzieję, no i działamy. Ostatni moment, żeby odpocząć. Dobra, życzę Wam powodzenia, dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki serdeczne.